Nie przypisujmy grom znaczenia, którego nie mają i nie róbmy z nich tego, czym nie są. Czołem stalkerzy, dzisiaj będzie trudny materiał. Trudny, bo ci zarzucający nam rusofobię zaliczą pewnie mindfuck, a ci uważający nas za bezkrytycznych wobec polityki prowadzonej przez twórców stalkera, bo i tacy się zdarzają, będą wyglądali tak. W jednym z ostatnich filmów na Stalker World, oprócz omówienia kwestii nowej, rzekomo finalnej daty premiery Stalkera 2, pojawił się wątek wojny, a konkretniej tego, jak cynicznie GSC używa tematu tragedii tysięcy ludzi do promocji własnej gry i częściowo zasłania się tym konfliktem, maskując tym samym własną, przepraszam za brzydkie słowo, niekompetencję. No nie da się tego nazwać inaczej, bo choć niewątpliwie rosyjski atak odcisnął piętno na firmie, to stosunkowo szybko, w porównaniu z innymi ukraińskimi firmami z branży, na przykład Frogwares, udało im się znaleźć sponsorów i przenieść biznes do Czech. Naturalnie nie był to koniec problemów, bo jakaś część deweloperów została, inni, jak chociażby główny projektant Alive, postanowili wstąpić do wojska i jestem w stanie sobie wyobrazić, że z różnych powodów powiązanych z konfliktem rozwój tej gry nie mógł iść tak płynnie, jakbyśmy wszyscy sobie tego życzyli. Nie ma co drzeć szat tak naprawdę, no faktem jest, że oberwanie ołowianą kulką to nie jest jedyny problem generowany przez wojnę. Właśnie dlatego łatwiej przychodzi akceptacja kolejnych obsuwek, mętnych zapowiedzi, niejasnych trailerów z deweloperami i menadżerami społeczności odmieniającymi dalej NDA, czyli umowę o zachowaniu poufności, przez wszystkie przypadki. No niestety, kompromis jest konieczny, kiedy dosłownie i w przenośni w grę wchodzi ludzkie życie i przyszłość wielu osób. Mimo tego, obserwując sytuację z dość bliskiej odległości, odnoszę wrażenie, że samo GST doprowadziło do zmiany pojmowania tej wojny, do pewnego takiego wynaturzenia w kwestii realnego wpływu konfliktu na rozwój samego Stalkera 2. Firma z pełną świadomością, bo trudno jej w tym przypadku nie mieć, pieczołowicie wyliczyła, co jej się tutaj opłaca. Nie opłacało się na przykład eksponowanie aktualnego PR menadżera firmy, Zachara Boczarowa, bo mimo że no, chłop ma serducho po tej właściwej stronie, powiedzmy, to jednak jest Rosjaninem, zatem zniknął z publicznych prezentacji. Cały świat skancelował Rosję i wycofał swoje biznesy, no to jazda, GSC zapowiedziało, że też się wycofuje, chociaż z biznesowego punktu widzenia strata dla firmy będzie niepowetowana, ponieważ lwia część przychodów GSC pochodziła właśnie ze wschodu, nie z zachodu. Sam ruch, choć obiektywnie zły dla interesów, to ideologicznie powiedzmy, że w pełni rozumiem, w pełni popieram, ale wybranie tej drogi wiązało się też z konsekwencjami, bo Zachód niespecjalnie na początku czekał na Stalkera 2, a pierwsze prezentacje oraz zwiastuny gry spotkały się albo z ignorancją ze strony graczy, albo po prostu obojętnością na sequel niewiele znaczącego w kalendarzu najbliższych premier Slavjanka. Owszem, no dla nas, dla naszych najbliższych sąsiadów, a także Finów, którzy bardzo cenią sobie Stalkera, było to interesujące, ciekawe, chcieliśmy wiedzieć, co będzie dalej, ale reszta świata zareagowała raczej przeciętnie, co oczywiście należało zmienić. Małe zainteresowanie to mała sprzedaż, a kiedy masz na głowie firmę związaną umowami z wielkimi graczami, takimi jak Epic czy Microsoft, zatrudniającą około 300 pracowników, to zwyczajnie nie możesz pozwolić sobie na powtórkę tak zwanego manewru Grigorowicza, który anulując pracę nad oryginalnym Stalkerem 2 prawie 15 lat temu, po prostu wszystkich zwolnił i niespecjalnie chciał im zapłacić, a potem na chwilę usunął się w cień. Tu potrzeba jakiegoś kompleksowego planu, jaki przyciągnie nowych inwestorów, zmieni postrzeganie marki na zachodzie i pozwoli się trochę odbić. Ten plan, oceniając po jego dotychczasowej realizacji, był równie koślawy co dotychczasowe dzieje rozwoju całej marki i w zasadzie to chyba niespecjalnie się udał, wydaje mi się, że możemy tak powiedzieć. Nie mamy co prawda żadnych narzędzi do oceny tego, ale pewne wskazówki znajdziemy na przykład na SteamDB, gdzie zobaczymy wykres ilości ludzi obserwujących Stalkera 2 na Steamie. Wzrost jest w zasadzie jednolity, niezmienny praktycznie od czasu uruchomienia podstrony gry, może za wyjątkiem połowy czerwca 2022 roku, gdzie nastąpił niewielki skok. Co się wydarzyło w czerwcu 2022? Ano GST po raz pierwszy przejechało się na garbie konfliktu, publikując Dev Diary zatytułowane Tworzenie gry podczas wojny. No i żeby była pełna jasność, to doskonale znacie przecież nasze stanowisko. Wiecie, że nawet przestaliśmy zajmować się modami prorosyjskich internetowych bojówkarzy ze stratą dla treści tak na stronie, jak i na tym kanale, no ale instrumentalne wykorzystanie wojny w marketingu wokół tworzenia gry komputerowej to też nie jest chyba w pełni etyczna zagrywka, nie sądzicie?
I to nie chodzi absolutnie o to, że jesteśmy przeciwko albo za czymś, tylko są rzeczy, których się po prostu nie robi. Od czasu rosyjskiego ataku GSC angażuje się oczywiście w pomoc armii, na początku zachęcało też do uczestnictwa w różnych zbiórkach, no i generalnie wspierało swoich. Pełna zgoda. Po przeniesieniu do Czech liczyłem na, nie wiem, jakieś konkrety dotyczące już samego Stalkera 2, ale tak naprawdę niczego nie dostałem. No okej, mieliśmy jedną propozycję bardzo krótkiego wywiadu, ale głupio nam było zawracać im głowę w takim czasie. Kolejne zwiastuny, które tam publikowali sobie co jakiś czas, pokazywały tyle co nic. Z kolei to targowe demko, o jakim wspominałem w poprzednim filmie, było taką straszną kaszaną, że po 5 latach tworzenia gry chyba trochę wstyd to pokazywać ludziom. Tym samym jedyne istotne materiały dotyczące Stalkera 2 w ostatnich latach to te publikowane przez zachodnie media i traktujące głównie o wojnie, tak jak chociażby prezentacja Guardiana, jaka przelała czarę goryczy i częściowo jest chyba taką inspiracją do powstania tego materiału. W tekście znajdziemy krótkie podsumowanie tego, co doprowadziło firmę GSC do punktu, w którym jest teraz, i to jest absolutnie w porządku. Mniej w porządku są jakieś takie dziwaczne półprawdy przewijające się przez cały tekst, jak mit o tworzeniu Stalkera 2 przez 13 lat, albo mitologizowanie gry i nadawanie jej statusu mesjasza branży, niosącego kaganek bolesnego, nie wiem, przypomnienia o naprawdę ważnych problemach wreszcie świata. Jewgeni Grigorowicz, brat Siergieja Grigorowicza, stwierdza w nim coś takiego. Na Gamescomie 2 lata temu wszyscy pytali o wojnę i wspierali nas. W kolejnym roku prawie nikt o tym nie wspominał. Deweloperzy, wydawcy, ludzie, wszyscy zaczynają zapominać o tym, co się dzieje. To nie jest ich wina, bo przecież nikt nie chce cały czas myśleć o czymś złym. Dziennikarz Guardiana zauważa, że w tym momencie to już nie jest dla nich tylko gra, a jakiś symbol oporu. Moim zdaniem wniosek troszkę na wyrost, ale Grigorowicz chyba to podchwyca i zaczyna mówić o tym, jak ważny jest Stalker 2 dla całego narodu, no i dla ukraińskiej kultury. No i okej, nie będę mu tego pięknego balonika przekłuwał, bo zdaję sobie sprawę z tego, że w obliczu takich czasów zdrowo jest mieć coś, na czym można się oprzeć, ale jednocześnie, no i nie wiem, być może jest to troszkę kontrowersyjny wniosek w tym przypadku. Wydaje mi się, że GSC przede wszystkim miało robić gry. Grigorowicz chwali się w tym wywiadzie tym, że dalej płaci deweloperom, jacy zdecydowali się wstąpić do wojska, bo chcą pomagać swoim jak tylko się da. No i znowu okej, popieram całym sercem, ale dalej mówimy o firmie tworzącej gry wideo, która ewidentnie sobie z tym robieniem gier nie radzi. Nie lubię pozować na eksperta, ani tym bardziej nie czuję się żadnym ekspertem, ale mimo wszystko śledzę losy tej firmy już od cholera 20 lat, no i widzę pewne punkty wspólne pomiędzy różnymi fuck-upami, o czym też w poprzednim materiale mówiłem. Jeśli jakieś priorytety przez wybuch wojny uległy zmianie, a przecież mogło się tak stać, to może lepiej byłoby się, nie wiem, zwyczajnie przebranżowić i przestać robić gry, skoro nie są w stanie robić gier? Bo jeśli teraz, na te kilka miesięcy przed już na pewno finalną datą premiery Stalkera 2, punktem odniesienia do jakości tego tytułu ma być to targowe demko, to Stalker 2 dla ukraińskiej kultury może być co najwyżej ciężarem, a nie pokazem potęgi i niezłomności GSC. Jeśli taki projekt jak Serce Czarnobyla był zbyt dużym wyzwaniem w tym momencie i firma była świadoma, że w obliczu nowych trudności może mieć problem z dokończeniem wszystkiego, no to może warto było przemyśleć inny scenariusz, zaproponować remake oryginalnej trylogii na nowym silniku, przygotowane na przykład przez mniejszą ekipę GSC albo przez jakąś zewnętrzną ekipę. Oczywiście najwięksi fani raczej nie byliby z tego zadowoleni, no bo wiadomo, tylko X-Ray i Buildota, ale tych największych fanów GSC jakoś nigdy specjalnie nie słuchało, a reszta, wydaje mi się, przywitałaby taki pomysł z otwartymi ramionami. Dostaliśmy co prawda wyciek konsolowego portu Cienia Czarnobyla, o tym też mieliśmy materiał, ale ptaszki ćwierkają, że firma tak się tym wyciekiem zirytowała, że cały projekt poszedł do piachu. A pamiętacie może, jak wyciekł całkiem spory kawałek Stalkera 2? Sami prosiliśmy was, by to olać, by nie karmić rosyjskich troli i naturalnie zdanie podtrzymujemy. Ale teraz tak sobie myślę, że może GSC powinno się zirytować tak samo jak przy tym wycieku portu konsolowego i jednak zająć się tymi kozakami 4, bo chyba wszystko właśnie do tego zmierza. Wywiad w Guardianie kończy się tak, że Grigorowicz zaczyna szlochać, w pokoju robi się cicho i super poważnie. Wyciemnienie. Teraz tak siedzę i nie wiem, mam się śmiać, mam płakać, bo wiecie, ludzie walczą, umierają, próbują jakoś przetrwać, a zapłakany typ w ciepłym praskim biurze wyciąga na sztandar grę, która ma być jak Gandalf i jeźdźcy Rohanu nadciągający na pomoc. Szkoda, że tylko w jego wyobraźni. Dobre polowanie, Stalker.